Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prezydent miasta oraz sponsorzy połączyli siły i wzbogacili suwalski zbiór malarstwa monachijczyków o kolejny obraz w małym miasteczku. To płótno, które wyszło spod pędzla Henryka Kudeli. W latach 80., 70. malarstwo historyczne, które zawsze dominuje w malarstwie akademickim, malarstwie oficjalnym, było już w takim lekkim odwrocie. Pojawili się nowi kupujący, nowa warstwa, nowi mecenasi, może tak to najkrócej mówiąc. W związku z tym też te tematy historyczne nie były tak już potrzebne, natomiast chętnie malowano takie po prostu codzienne scenki rodzajowe. Ponieważ Polska to jednak był kraj w dużej mierze rolniczy, prawda? Miasta były niewielkie, dużych miast było mało. Wobec tego odwołując się do tych tematów, no to właśnie poruszano takie sceny, malowano takie sceny, które działy się w małych miasteczkach, gdzieś tam na skraju wsi i tak dalej. Co ciekawe, nie malowano, XIX wiek, realizm, nie malowano wsi takiej prawdziwej, pracującej, ciężkiej, ciężkie życie, dużo obowiązków i tak dalej, nędza, bieda czy coś jeszcze, raczej odwoływano się jak gdyby do własnych doświadczeń. Jednym z ulubionych motywów artysty były wiejskie sceny rodzajowe i zakupione płótno jest jednym z takich dzieł. Suwalskie Muzeum sukcesywnie buduje swoją kolekcję dzieł malarzy szkoły monachijskiej, grupy, której pokaźną część w drugiej połowie XIX wieku stanowili Polacy. Każdy historyk sztuki, albo prawie każdy zaprotestuje, że niczego takiego nie było jak szkoła monachijska, ale to rzeczywiście jest używane nie tylko u nas jako szkoła monachijska polska, ale też na przykład w Czechach szkoła monachijska, w sensie czeska szkoła monachijska, ale tak naprawdę to określa ten zlepek, określa tylko miejsce i czas, bo my wiemy, że to było w Monachium i wiemy, że to była druga połowa XIX wieku i powiedzmy początek XX wieku. A wszystko inne jest tak różnorodne, że nie da się zamknąć właśnie takim określeniem szkoła, bo nie było czegoś takiego jak szkoła w sensie instytucji. Była oczywiście akademia, ale akademia, na której uczyło się tylko część ludzi, którzy jechali do Monachium. Kobiety na przykład nie mogły się uczyć na akademii, więc Monachium w sensie takim instytucjonalnym, gdzie można było się uczyć, to była akademia, to były pracownie prywatne, szkoły prywatne, to były szkoły specjalne dla kobiet. W czasie to też się zmieniało, w pewnym momencie tych szkół prywatnych było jeszcze więcej. Szkoły dla kobiet przestały być szkołami dla kobiet, tylko po prostu kobiety mogły już w prywatnych szkołach uczyć się razem z innymi, z mężczyznami i tak dalej. Zmieniał się też styl. Szkoła kojarzy nam się z czymś, co ma jakieś tam określone reguły, prawda? Że wszyscy artyści malują no, jak, według jakichś tam reguł i za bardzo nie przekraczają tychże zasad. A w Monachium to był tak dynamiczne środowisko, tak poddane inspiracjom, wpływom, presji tak różnych i tradycji artystycznych i kulturowych, bo przecież to było środowisko międzynarodowe. Polskich monachijczyków łączy zamiłowanie do tematyki narodowej. Znajdowali inspiracje w literaturze, wydarzeniach historycznych, czy jak prezentowany Kudela w scenkach rodzajowych. Wspólne cechy malarzy szkoły monachijskiej to realistyczny i doskonały warsztat, oparty o szczegółową obserwację natury i jej grę świateł, kolorystykę. Znawcy, ale też miłośnicy malarstwa mawiają, że o ile dzieł monachijczyków nie da się sklasyfikować w jeden nurt, to wszystkie ich dzieła, niezależnie od autora i niezależnie od tematyki, mają jedną wspólną cechę. Łączy je kunszt artystów malarzy. Byli doskonali warsztatowo. Więc mieli umiejętności takie, które im pozwalały to zrobić. Mistrzem był na przykład Wierusz.
natomiast i wielu jeszcze innych. Natomiast ich realizm właśnie był taki troszeczkę inny, bo to nie był taki naturalizm, odtworzenie każdego szczegółu i odtworzenie jakichś tam czy drastycznych, czy mniej, czy bardziej, tak jak to znamy z literatury, warunków, okoliczności życia. A to był raczej taki realizm nastawiony na nastrój, na klimat. Przede wszystkim to było takie zawołanie, hasło Akademii w pewnym momencie się pojawiło. Któryś tam z profesorów gdzieś tam to powiedział. Ja w tej chwili nie powiem kto, ale w każdym razie padło takie zdanie, że malarz powinien przede wszystkim umieć malować. A Kudela umiał. Najnowszy nabytek, dzieło Henryka Kudeli, od pewnego czasu znajdowało się w depozycie Suwalskiego Muzeum, które starało się o jego zakup. 230 tysięcy złotych zebrane z różnych źródeł pozwoliło te starania zakończyć sukcesem.